Godzina 17:15 w naszym studio kolejny gość, Dobromir Sośnierz, były europoseł, obecnie Konfederacja, partia Korwin. Bo właśnie nie wiedziałam, jak pana przedstawić. Dzień dobry. No, jedno i drugie jest prawdą, także można sobie wybrać. To może zacznijmy od takich spraw przyjemnych. Tata w Sejmie i syn w Sejmie. Niedawno gościliśmy tatę i ojca, ale nie z tej samej partii. No, zdarzają się takie cuda na świecie, że ojciec i syn są z dwóch różnych partii i jeszcze się nie pozabijaliśmy, także no, mam nadzieję, że do tego w tej kadencji również nie dojdzie. A czemu nie Prawo i Sprawiedliwość? No, że czemu ja nie jestem w Prawie i Sprawiedliwości? Tak, bo tata jest. No, ja nie jestem, bo się nie zgadzam z Prawem i Sprawiedliwością niemal w niczym. Jestem wolnościowcem i odpowiadam się przeciwko państwowej interwencji w gospodarkę, przeciwko rozdawnictwu, przeciwko ograniczeniu swobody obywateli, a PiS robi dokładnie odwrotnie, więc trudno, żebym był w partii, z którą się zupełnie nie zgadzam. Liczył pan, że Konfederacja dostanie się do Sejmu? Liczyłem, aczkolwiek miałem wątpliwości, zwłaszcza jak zobaczyłem frekwencję, to wydawało mi się, że przy tej frekwencji no będzie niezwykle ciężko, żeby się dostać, a już żebym ja dostał mandat w tym okręgu takim, gdzie jest tylko 12 mandatów, to wydawało mi się, że to bardzo mało prawdopodobne, ale to tym większy pokazuje skalę naszego sukcesu tutaj, że przy takiej frekwencji taki wynik żeśmy wykręcili wbrew wszystkiemu, wbrew temu kręgowi ognia skierowanemu na nas przez większość czasu i proszę, udało się. Wczoraj po raz pierwszy chyba od wielu, wielu miesięcy przedstawiciel Konfederacji był w programie publicystycznym TVP Info, minęła 20. Mówił o Krzysztofie Bosaku. Na samym początku powiedział on o tym, że no, nie mieli państwo dostępu do ogólnopolskich mediów, do ogólnopolskich telewizji. I zastanawiającą rzecz niedawno w tym studio powiedział pan Antoni Macierewicz, że gdyby Konfederacja miała dostęp do ogólnopolskich mediów, by miała jeszcze mniejszy wynik. No myślę, że jest odwrotnie. No PiS nie po to przecież nas wycinał z telewizji, żebyśmy mieli większy wynik, tylko żebyśmy mieli mniejszy wynik, więc to taka tam sofistyka pana Macierewicza nie robi na mnie wrażenia. Ten ban został nałożony na nas w grudniu zeszłego roku, mniej więcej. Wcześniej ja przecież bywałem w telewizji, byłem dość regularnie zapraszany jako europoseł. No i nagle jak szykowały się wybory, no to stwierdzono, że to już dość tego dokazywania. Zauważyli, że my możemy im podbierać głosy, no i postanowili, że nie będzie więcej Konfederacji. No teraz widać, że już powody znikły, żeby nas unikać, a jeszcze nie wiadomo, co będzie się dalej działo. Nie ma sensu robić sobie wrogów na wstępie, więc wszyscy zresztą nagle się tak... Taka sytuacja w mediach jest bardzo ciekawa teraz właśnie, że jeszcze widać, że nikt nie wie, z jakiego klucza ma śpiewać i dziennikarze się zrobili nagle tacy w miarę obiektywni. Są takie zupełnie stonowane, rzetelne informacje na nasz temat w różnych mediach i w TVN-ie i w TVP, bo nikt nie wie, co dalej będzie. Światło nie zostało oddzielone od ciemności na tą kadencję. Nie wiadomo, kto będzie mianowany teraz faszystą, ruską onucą i tam szkodnikiem, więc zobaczymy dopiero. Ale liderzy Konfederacji zapowiedzieli, że złożą protest wyborczy do Sądu Najwyższego z postulatem unieważnienia niedzielnych wyborów do Sejmu i Senatu. Ugrupowanie uważa, że to właśnie Telewizja Polska wbrew prawu nie wyemitowała w sobotę zasądzonego sprostowania z korzystnymi dla niego wynikami sondażu. No panie pośle, czy pan naprawdę realnie liczy na to, że wybory zostaną unieważnione? To jest prośba o unieważnienie w kilku okręgach, nie całych wyborów, tylko tam, gdzie ten wynik był nasz najbliżej mandatu, a go nie uzyskaliśmy. No to jest największe prawdopodobieństwo, że tam... A to gdzie to było? No na przykład w Toruniu, tam nieodżałowany nasz Sławek Męcen nie dostał mandatu, ale najbliżej było bodajże w Kaliszu, tam 600 głosów nam brakło. No więc możliwe, że manipulacje telewizji miały pewien wpływ na ten wynik wyborów, no i stąd ten wniosek, żeby tam, gdzie ten wynik był najbliżej mandatu, żeby wybory powtórzyć. Czy ja na to liczę? No, sądząc z dotychczasowej linii orzecznictwa naszych sądów w takich sprawach, to niespecjalnie liczę. Nie jesteśmy w Austrii. No, pamiętam, że jak były wybory Kwaśniewski-Wałęsa, no to przecież mimo ewidentnego kłamstwa na wszystkich obwieszczeniach wiszącego ze strony Kwaśniewskiego o jego wykształceniu, wybory uznano za ważne, a no, trudno powiedzieć, żeby to była informacja, która nie miała znaczenia, zwłaszcza, że do końca upierał się, kłamał w czasie kampanii dni wyborczy jeszcze, więc no to kłamstwo jak najbardziej mogło mieć wpływ na wyniki wyborów. Mimo to sąd uznał, że nie miało, albo nie miało znaczącego i podtrzymał. No to tutaj też bardzo wątpię, ale no nie zaszkodzi złożyć. No proces jest słuszny czy skuteczny, to się okaże. Pojawiły się niedawno głosy, że już państwo jako Konfederacja mogą podzielić się na dwa koła poselskie. Robert Winnicki zabrał głos, Janusz Korwin-Mikke zabrał głos, a Dobromir Sośnierz co sądzi na temat podziału? Nie, no to nie jest jakiś tam, bo już bywa to przedstawiane jako jakiś objaw rozpadu Konfederacji. Nie, to był taki pomysł Janusza Korwin-Mikkego, żeby tam podzielić się na dwa koła, skoro i tak nam nic to nie daje, że jesteśmy w tym momencie jednym, bo do klubu nam brakuje jeszcze 4 posłów. To być może podbierzemy tam komuś później, ale na razie... A jak to piękne słowo, podbierzemy. No tak, no może przyjdą sami, no. Jak zobaczą, jak się wspaniale rozwija Konfederacja. To już pan mówi jak taki rasowy polityk. Podbierzemy posła, a tutaj coś uknujemy. Troszkę sobie żartujemy z tego, co widzieliśmy w poprzedniej kadencji, także no... No dużo było tak, transferów, tak to nazwijmy. Wyciągał pojedynczych tych, no ale mogą się takie rzeczy zdarzyć oczywiście. No i no, póki co nie, no, projekt tam jest taki w tej chwili, że idziemy razem w jednym kole i no nie ma mowy o... Tak, tutaj Janusz Korwin-Mikke pisze, że proszę pamiętać, że ostrzegałem, że mówił o tym, żeby ewentualnie zrobić te dwa kluby, tak? Nie, dwa koła, przepraszam. Ale zaznacza też informację, że w połowie głosowań część będzie głosowała za, część przeciw, część się wstrzyma, że mamy wiele punktów wspólnych, ale w wielu sprawach się różnimy. To czym się różni partia Korwin, którą pan reprezentuje, od Ruchu Narodowego czy od Narodowców? No nawet jest więcej, bo wewnątrz partii Korwin nie wszyscy są dokładnie tego samego zdania. Mamy takie bardziej libertariańskie skrzydło, to na przykład ja, i my takie bardziej umiarkowane, liberalne, jak pan Dziambor, który też będzie posłem z Gdyni. A tym bardziej są punkty rozbieżne, jeśli chodzi o narodowców. My jesteśmy właśnie wolnościowcami, dla których to punktem wyjścia jest wolność jednostki, tak? A każda ingerencja państwa wymaga usprawiedliwienia. Narodowcy reprezentują jakąś formę kolektywistycznej jednak ideologii, w której się wychodzi od narodu, a dopiero naród jako podmiot pewien jest rozpatrywany tutaj jako czynnik państwotwórczy i dopiero później dochodzi się naprawdę jednostki, więc no z tego wynikają czasami rozbieżne postulaty w różnych dziedzinach. No, na pewno uzgodniliśmy ten taki program minimum, który będzie nas wiązał. No te piątka Konfederacji, prawda, powszechna ulga podatkowa, ZUS dobrowolny, no widać, że sporo tych wolnościowych postulatów udało nam się przekonać narodowców, żeby poparli. No i, ale będą, no tam przez stosunek do imigracji z Ukrainy na pewno będzie tutaj niektórych z nas różnił od niektórych innych, no więc będą na pewno punkty, w których będziemy głosować rozbieżnie. No naszym celem, no, na tyle mamy dużo tych punktów wspólnych, że nie musimy się bać o to, że nam ich zabraknie. Dopóki nie załatwimy tego, co możemy załatwić wspólnie, to nie ma powodu, żebyśmy się tutaj rozdzielali na razie. Rozumiem, że Dobromir Sośnierz też nie pochwala rozdawnictwa Prawa i Sprawiedliwości w postaci 500+. No nie pochwala. Zdecydowanie nawet gani, bym powiedział. Dobromir Sośnierz bardzo jest przeciwko wszelkiej formie rozdawnictwa. Nawet nie dlatego, że nas nie stać, czy też ja z powodów bardzo zasadniczych uważam, że nie ma czegoś takiego jak prawo jednego obywatela do pieniędzy drugiego obywatela, że rozdawanie pieniędzy za darmo jest demoralizujące, że niszczy motywację ludzi do pracy. To jest po prostu niesprawiedliwe. Ale pan chyba zdaje sobie sprawę, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie między innymi dzięki chyba 500+ te wybory wygrało. No ale proszę zwrócić uwagę, że mimo takiej akcji rozdawniczej bezprecedensowej w naszej historii, no oni uzyskali 43%, tak? Ale więcej, prawie o 2 miliony głosów niż 4 lata temu. No ale to w liczbach bezwzględnych, tak? No ale w procentach nadal jest to mniejszość obywateli. Co dziwne, większość ludzi nie dała się kupić tym obietnicom, temu rozdawnictwu Prawa i Sprawiedliwości, więc no, nie wiem, czy to kwestia rozsądku, bo ludzie różne mają motywacje, niekoniecznie z rozsądnych powodów, ale na pewno część ludzi dostrzega to, że ten system jest bez sensu, tak, skoro sami wpłacamy pieniądze do budżetu, a potem tylko po to, żeby je potem dostać. To przecież to jest doprowadzenie tego systemu do absurdu, tak, i niektórzy zaczynają to dostrzegać, no bo w takim razie po co to w ogóle robimy, tak, po co to całe zamieszanie, po co tracić pieniądze na urzędników, którzy ściągają te podatki, a potem je rozdzielają, skoro równie dobrze moglibyśmy je zatrzymać i stąd nasz postulat 1000+, czyli pozostawienie pieniędzy w kieszeni obywateli przez likwidację podatku dochodowego. Jak pan sobie wyobraża właśnie tę kadencję? Bo przed rozmową, przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że będzie bardzo kolorowo, bo z jednej strony lewica, która przez ostatnie 4 lata nie miała swoich reprezentantów w Sejmie, więc jest wygłodniała i będzie na pewno przedstawiała bardzo intensywnie swoje postulaty, a z drugiej strony Konfederacja, zupełnie świeża siła, ale niekoniecznie tacy nowi politycy. Mam oczywiście na myśli Janusza Korwin-Mikke, który w polityce jest od kilkudziesięciu lat, ale poglądy skrajnie różniące się od siebie. No tak, no będzie to chyba bardziej pluralistyczny Sejm niż ten poprzedniej kadencji. No Korwin-Mikke po 26 latach wraca do naszego Sejmu, więc jest co świętować. No ale tak. No tak, jeśli już spojrzymy sobie na listę tych ludzi, którzy się dostali, to są tam z jednej strony mamy właśnie Korwin-Mikkego, czy Brauna, czy tam innych osób z Konfederacji ciekawe, z drugiej strony właśnie mamy pana Zandberga, prawda, panią Jachirę, no także może... A co pan sądzi o pani Klaudii Jachirze? Oj, no nie sądzę za dobrze. Myślę, że ona to, że się dostała do tego Sejmu, to jest oczywiście jej wielki sukces, ale klęska jej ugrupowania, któremu ona po prostu zabierała głosy ewidentnie, no bo znaczy ona powodowała, jej głupie akcje powodują, że ona oczywiście staje się charakterystyczna i rozpoznawalna, ale to pogrąża tą formację i myślę, że to jest przykład tego, że ktoś dla własnych egoistycznych interesów topi swoje ugrupowanie. I im więcej ona się będzie odzywała, tym myślę, że będzie gorzej dla jej klubu. Pan przez ostatnie kilka lat po tym, jak Janusz Korwin-Mikke przestał być eurodeputowanym, zajął jego miejsce. Jak pan się odnosi, to już tak ku końcowi, zmieszając na słowa na przykład między innymi pana Timmermansa, który powiedział, że Polska musi odejść od węgla, który w ogóle autorytatywnie tak wypowiada się na temat danej polityki czy danych surowców w danym kraju. Znaczy, myśmy podjęli różne zobowiązania, które już na siebie wcześniej to nasi politycy to podpisywali. No i teraz pytanie, co z tym dalej zrobimy. No jak się nie wywiążemy z tego, to będziemy płacić kary. Jak się wywiążemy, no to będziemy się zmagać z różnymi konsekwencjami tego. Docelowo myślę, że rzeczywiście węgiel należy stopniowo uznać za paliwo przyszłości. My jesteśmy za tym, żeby przestawić się na energię jądrową. To póki co jest najlepsze rozwiązanie. Takie, no to jest najczystsza energia i w miarę możliwości tania. A być może no czekamy przede wszystkim na jakieś przełomy technologiczne. Pewnie w ciągu kilkudziesięciu lat to problem rozwiąże się zupełnie inaczej. Zostaną wynalezione źródła energii, które spowodują, że nie będziemy potrzebowali ani węgla, ani atomu. A jak pan przyjął informację, że Olga Tokarczuk otrzymała nagrodę literacką, Nagrodę Nobla? No nie interesuję się tym. Nie znam ja żadnych jej książek, więc przyjmuję to z obojętnością. A jej poglądy? Nie znam jej poglądów. Nic pan nie wie o noblistce polskiej. Słyszałem o tym, ale to w czasie tutaj kampanii wyników coś mi się obiło uszy, że jest jakaś pani Tokarczuk i dostała nagrodę. A co pan czyta? Ale nic nie ten. Ja to głównie bardziej literaturę faktu niż beletrystykę. A co pan teraz czyta? Jeśli z beletrystyki, to Terry'ego Pratchetta. A teraz polecił. Co pan czyta? Ostatnio, co ja czytałem ostatnio, znaczy ostatnio to chyba głównie siedzę w polityce, więc nie pamiętam, czy kiedy ostatnio czytałem jakąś książkę tak od dechy do dechy. Jeśli już, to właśnie coś tam a pana ulubiony pisarz? Ostatnio to czytałem swoje własne książki, swój własny raport z Parlamentu Europejskiego. No a pana ulubiony pisarz? No ale taki beletrystyczny, no to Terry Pratchett. Mówiłem, że bardzo lubię jego humor i żałuję, że już go z nami nie ma od niedawna, no ale to jeśli już mam czytać coś beletrystycznego, no to... To nie będzie to Olga Tokarczuk. Wątpię, ale nie wykluczam. No, nigdy nie słyszałem żadnej jej książce. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przeczytał od dechy do dechy księgi Jakubowe, to o frankistach. Okej, no, o Jakubie Franku. Pani poleca poczytać? Nie, ja też nie czytałam. Okej, no to może nie pogadamy. Będziemy mieli jeszcze. I już ostatnie pytanie. Priorytet, główna ustawa, jakaś sprawa, z którą państwo od razu na sztandarach będą wchodzić do polskiego Sejmu teraz? To zależy od tego, jak się sytuacja ułoży. Najprawdopodobniej będziemy opozycją, w związku z tym nie będziemy tu oczywiście... Ale pan Janusz Korwin-Mikke chyba powiedział, że w ogóle nie będziecie składać żadnych ustaw. Nie, no chyba będziemy. Jednak? Tak, no mamy opracowaną 100 ustaw Mentzena. Ja też sam się zobowiązałem do tego, że kilka takich zainicjuję procesów, między innymi zmiana systemu OC, który jest u nas absurdalny, to przywiązanie OC do pojazdu zamiast do kierowcy, co powoduje, że kilka razy trzeba płacić za pojazd, jak i tak jeździmy jednym i jednym możemy spowodować wypadek. To tutaj zamierzam złożyć taki projekt, no niezależnie czy on przejdzie, czy nie, no ale zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Jeśli będziemy mieli większy wpływ na coś przy sprzyjającej konfiguracji, to bardziej ambitne prawa będziemy mogli wdrażać, a jeśli nie, no to być może tylko takie, które między ponad podziałami uda się jakieś drobniejsze takie rzeczy zaproponować i zaapelować do zdrowego rozsądku innych posłów. No, pani się śmieje, widzę, że jest nad rozsądkiem innych posłów. No, też mam sceptyczne nastawienie, ale no, spróbować trzeba. No. Pan zdradza, co ja tutaj robię w studio. Pan Dobromir Sośnierz. A pan się też bardzo dużo uśmiechał dzisiaj podczas audycji. Konfederacja, partia Korwin, bardzo dziękuję. A kiedy pierwsze posiedzenie będzie Sejmu? Nie mam pojęcia. Nie jesteśmy jeszcze zaprzysiężeni. W przyszłym tygodniu jakieś tam będzie szkolenie, takie seminarium, wydawanie legitymacji poselskich i takie tam rzeczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobromir Sośnierz był gościem Popołudnia w NET.